Na scenie Filharmonii Sudeckiej stanęły anioły hospicjum. Żonkilowa kwesta, która w tym roku przybrała kolor żółty i niebieski z racji tego, że datki zebrane przez wolontariuszy podzielono pomiędzy hospicja w Wałbrzychu i Lwowie, znalazła swój finał w przyznaniu statuetek aniołów. Uroczystość uświetnił występ dzieci ze Szkoły Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. starosta powiatu wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski, Piotr Wojtyczka, prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Wojciech Maj, prezes Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych w Wiktoria oraz wielu innych wolontariuszy. Panie prezesie, zazwyczaj spotykamy się na uroczystościach bądź w okolicznościach, w których reprezentuje pan spółkę Staropolanka, ale dzisiaj to wyróżnienie nie jest dla spółki, dzisiaj to wyróżnienie jest dla pana. Tak, jesteśmy w takim momencie, kiedy spotykamy się z reguły właśnie, jak rozmawiamy o Staropolance, o uzdrowiskach kłodzkich, ale dzisiaj rozmawiamy o ludziach dobrej woli, którzy złączyli się, potrafili wesprzeć właśnie poprzez żonkilową kwestę hospicjum w Lwowie. Wiele znamienitych osób pełniących różne funkcje, ale jak tutaj widziałem, najwięcej było młodych ludzi. Młodych ludzi, którzy podjęli to zadanie, zbierali pieniążki i wsparli właśnie hospicjum w Lwowie. Niesamowite wydarzenie pokazujące dobroć ludzkich serc, ale jednocześnie należy podkreślić, że nie byłoby to możliwe bez jednej osoby, bez Renaty Wierzbickiej, która właśnie ma taką niesamowitą aurę, tak potrafi roztoczyć to swoje zaangażowanie na wszystkich pozostałe osoby i w tym momencie tych ludzi jest coraz więcej, niesamowita ilość i możemy w tym momencie pomagać nie tylko w rejonie subregionu wałbrzyskiego, ale jak pokazujemy także poza granicami kraju. Jest satysfakcja z pomagania? Tak, jest olbrzymia satysfakcja, bo to pokazuje nam, że z jednej strony pełniąc funkcje społeczne, pełniąc funkcje jakieś zawodowe, odpowiadamy za ludzi, ale z drugiej strony musimy pamiętać, że każdy z nas może czynić dobro, tak? Niezależnie od tego, w którym momencie swojego życia jest, jaką funkcję pełni, każdy z nas ma tą możliwość. I tak jak powiedziałem, młodzi ludzie wyszli na ulicę, zbierali pieniądze i wspierali tych ludzi, którzy właśnie tego potrzebują. Czy hospicjum w Lwowie w tym szczególnie dramatycznym czasie tej pomocy potrzebuje? Tak, potrzebuje tej pomocy, tak jak tutaj w trakcie tego wydarzenia pani Renata Wierzbicka pokazywała. Potrzeby są olbrzymie, są znacznie większe niż tutaj u nas w Polsce. Oczywiście też mamy swoje potrzeby, ale tak to pokazuje. Potrafimy się dzielić, potrafimy zbierać pieniądze i jednocześnie wspomagać hospicja w Polsce, ale tu mieliśmy to zadanie i wspomogliśmy hospicjum w Lwowie. Jeżeli jesteśmy już przy pomocy, to uzdrowiska kłodzkie i Staropolanka też udzielają olbrzymiej pomocy naszym sąsiadom za wschodniej granicy. Tak, oczywiście udzielamy pomocy naszym sąsiadom za wschodniej granicy. Na początku wsparliśmy całym tirem wody Staropolanka, było to ponad 40 tysięcy butelek, a potem u nas w ośrodku w Kudowie Zdroju przyjęliśmy ponad w sumie 70 osób, które stały się uchodźcami, które przybyły do Polski i dzisiaj możemy powiedzieć, że te wszystkie 70 osób już się usamodzielniło. Dzisiaj w uzdrowiskach kłodzkich nie ma już ani jednej osoby spośród tych, które do nas dotarły na początku wojny. Są już samodzielne, są w różnych miejscach naszego kraju, część w Kotlinie Kłodzkiej, część gdzieś we Wrocławiu, w innych miejscowościach, część wyjechała dalej na zachód i udało się te 70 osób usamodzielnić, pomóc im.